Insulinomimetyki to substancje, które stabilizują naszą glikemię, czyli obniżają poziom cukru, glukozy we krwi, uwrażliwiają nasze komórki, głównie mięśniowe, na działanie insuliny, obniżają ten poziom insuliny, korzystnie działają na profil lipidowy, obniżają lipoproteinę LDL, obniżają trójglicerydy, redukują stany zapalne, więc mają wiele korzystnych funkcji dla naszego organizmu. Wiele z nich jest też bardzo silnymi antyutleniaczami, na przykład kwas alfa-liponowy. Ich zastosowanie w kulturystyce, zarówno w okresie budowy masy mięśniowej, jak i redukcji, jest bardzo, bardzo szerokie i są to substancje, które ostatnimi czasy znajdują bardzo dobre zastosowanie, jeżeli chodzi o kształtowanie naszej sylwetki właśnie w tych dwóch wspomnianych okresach. Do takich najbardziej znanych, najbardziej skutecznych, przebadanych substancji insulinomimetycznych należą m.in. kwas alfa-liponowy ALA, ewentualnie jego odmiana kwas alfa-liponowy ALA R. Do tego można dodać ostatnio bardzo popularną berberynę. Również picolinian chromu, czyli połączenie chromu z witaminą B3, liście banaba, gmenę, jeszcze gorzki melon i jeszcze kilka innych substancji, już troszeczkę mniej znanych, o słabszym jakby tutaj potencjale w tej dziedzinie. Bardzo często występują tak zwane staki, czy połączenia niektórych substancji. Tutaj na uwagę zasługuje taki stak firmy Seven Nutrition, berberine HCL stak. Są to standaryzowane wyciągi właśnie z berberyny, 95% wyciąg wraz z kurkuminą i cynamonem. Wzbogacono bioperynę, która powoduje lepsze wchłanianie tych substancji. Wszystkie te trzy pierwsze wspomniane substancje są właśnie insulinomimetykami, czyli będą one skutecznie działały w momencie, kiedy mamy na przykład insulinooporność, kiedy chcemy uwrażliwić nasze komórki na większą ilość węglowodanów w diecie, czyli w okresie budowy masy mięśniowej, wtedy, kiedy tych węglowodanów spożywamy bardzo dużo i zależy nam na tym, żeby trafiały one głównie do komórek mięśniowych, a nie do komórek tłuszczowych, czyli żeby ta czułość insulinowa mięśni była na jak najwyższym poziomie. Taki preparat będzie miał zastosowanie bardzo, bardzo dobre i spowoduje większe wysycenie mięśni glikogenem, czyli ten glikogen będzie łatwiej partycjonowany właśnie w komórkach mięśniowych, a nie będzie glukoza zamieniana w trójglicerydy i nie będzie trafiała do tkanki tłuszczowej. Do berberyny warto dołączyć również następny insulinomimetyk. Tutaj mamy kwas alfa-liponowy w bardzo dużej dawce, bo 600 mg. Połączenie tych dwóch substancji będzie bardzo skutecznie działało jako takie kombo. Również jest silnym antyutleniaczem, no i z tego względu nie należy go raczej stosować w porach okołotreningowych, zwłaszcza w okresie budowy masy mięśniowej, gdzie zależy nam na tym, żeby te antyutleniacze były jednak oddalone w jakiejś przestrzeni czasowej od pory treningowej. Więc polecam stosowanie kwasu alfa-liponowego na przykład do śniadania, jeżeli spożywamy w nim węglowodany w większej ilości, ewentualnie do drugiego posiłku, jeżeli na śniadanie wybieramy białkowo-tłuszczowe, oraz do jakiegoś posiłku po treningu, gdzie jest duża zawartość węglowodanów, ale nie bezpośrednio po treningu. Więc dwie pory, rano na przykład i w godzinach wieczornych, jak najbardziej będzie ten preparat, czyli kwas alfa-liponowy, miał zastosowanie. Natomiast berberynę w okresie budowy masy mięśniowej możemy dołączyć właśnie również do posiłków wysokowęglowodanowych, ewentualnie w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, żeby uwrażliwić też mięśnie na węglowodany, również do tych posiłków, gdzie spożywamy węglowodany, ewentualnie przed treningiem aerobowym. Jeżeli aeroby robimy rano, no to zależy nam na tym, żeby poziom cukru był jak najniższy, prawda? I wtedy będzie właśnie korzystnie przed takimi aerobami, około
30-15 minut przyjąć jedną kapsułkę berberyny. Tutaj, tak jak mówię, kurkumina, cynamon będą bardzo dobrze również współgrały wspólnie. I ewentualnie taką drugą porcję możemy przyjąć do węglowodanów po treningu. To już nie ma tego silnego działania antyutleniającego, prawda? Więc możemy bezpośrednio po treningu przyjąć albo w następnym posiłku po treningu, gdzie tych węglowodanów będzie dużo. Więc oba te preparaty, oba te insulinomimetyki, właściwie tu cztery substancje, będą jakby miały zastosowanie i w okresie budowy masy mięśniowej, żeby budować tak zwaną czystą masę mięśniową przy minimalnym łapaniu tkanki tłuszczowej i również w okresie redukcji tkanki tłuszczowej jako silny antyutleniacz, który trochę zabezpieczy przed wolnymi rodnikami nasze mięśnie i również pozwoli obniżyć poziom cukru, czyli ułatwi nam spalanie tkanki tłuszczowej, bo poziom insuliny i cukru będzie na bardziej stabilnym poziomie i dzięki temu warunki do spalania tkanki tłuszczowej będą bardzo korzystne. Ja osobiście korzystam właściwie cały rok z obydwu tych preparatów. Nie używam innych insulinomimetyków. Kiedyś używałem chromu, ponieważ kwas alfa-liponowy był w dużo mniejszych dawkach, nie był tak znany, nie był też tak szeroko dostępny i rozpowszechniony, a berberyna w ogóle nie była znana, więc picolinian chromu przyjmowany dwa razy dziennie również, że tak powiem, dawał radę, obniżał ogólnie apetyt, napady na słodycze i tego typu, że tak powiem, wybryki. Jeszcze taka jedna rzecz, te preparaty, zwłaszcza berberyna, ten stak może mieć zastosowanie, jeżeli ktoś stosuje tak zwane cheat meale, można wtedy przyjąć nawet większą dawkę, dwie kapsułki przed takim cheat mealem i wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że ten nadmiar kalorii, zwłaszcza tutaj oczywiście chodzi o węglowodany, bo cheat meale będą się opierały głównie na spożyciu większej ilości węglowodanów, trafi i wysyci lepiej glikogen mięśniowy, ewentualnie wątrobowy, a nie trafi jako tkanka tłuszczowa, więc że tak powiem będzie to poniekąd jakieś rozgrzeszenie takiego cheat meala, jeżeli obawiamy się tego, że możemy złapać więcej tej tkanki tłuszczowej. To tyle na temat insulinomimetyków. Zapraszam oczywiście do kupowania tych produktów. Są dostępne u wszystkich naszych dystrybutorów marki 7 Nutrition oraz w sklepach internetowych. Także polecam. Do zobaczenia.